Związek jest jak Wi-Fi. Czym dalej od siebie, tym słabsze połączenie. Trzeba się nauczyć obdarzać nieobecnością tych, którzy nie zrozumieli znaczenia naszej obecności. Czasem zdarza się ta niepewność. Co będzie, a co będzie? Tego nikt z nas nie wie. Co ma być, to będzie. Nie mogę tego zrozumieć, jak można kogoś oceniać, pomimo tego, że samemu jest się nieidealnym. Jeśli przecież nie masz nic do powiedzenia, to milcz. Bo jeśli masz coś powiedzieć, jeżeli to będzie obrażać innych ludzi, to lepiej zamilczeć, niż potem żałować. Ludzie mówią o tolerancji, o równości, a sam nie umieją tego czynić. Nie mówię tu o wszystkich, tylko o nielicznych przypadkach społeczeństwa. Zło dobrem zwyciężaj. Rozmowa z drugim człowiekiem pomaga fizycznie i psychicznie. Nie znasz mnie, nie oceniaj. Nie znasz mnie, nie hejtuj. Nie czyń mi czegoś złego, czego sam byś nie chciał, aby tobie czyniono zło. Życie jest tylko jedno, zdrowie jest tylko jedno. Szanuj je. Naucz się szanować, akceptować siebie. To otoczenie, w którym się znajdujesz, będzie cię szanować oraz akceptować. Człowiek potrzebuje zrozumienia, szacunku oraz motywacji do działania oraz uwagi, tak zwanej empatii i uczciwości, szczerości. Mamy skłonność być oceniani i być tak może innych oceniać poprzez ich zachowanie, a siebie poprzez intencje. Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego. Nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać. Myślę, że w dzisiejszym świecie jest raz lepiej, a raz gorzej. To tylko zależy od nas samych. Milczenie złotem. Jesteś wartościowym człowiekiem, który jest wart swojej wartości. Jeżeli ufasz, ufaj sobie, a jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie. Czas jest ulotny, więc trzeba go mądrze wykorzystać. Czas jest ulotny jak sen, który szybko przemija, a my możemy jedynie próbować zatrzymać chwilę. Czas jest ulotny, niczym wiatr. Nie możemy go złapać, ale czujemy go, jego obecność. Życie mija, czas jest ulotny, a to, co naprawdę ważne, to sposób, w jaki go wykorzystujemy. Czas jest ulotny, nie można go cofnąć, ale możemy wykorzystać każdą chwilę, którą nam daje. Nie musisz być lepszy od innych, wystarczy, że będziesz lepszy, niż wydaje ci się, że możesz być. Bądź blisko ludzi, którzy chcą więcej dla ciebie, niż od ciebie. Nasze czyny mają ogromne znaczenie. To one nas definiują, kim naprawdę jesteśmy, a nie to, jak wyglądamy, ile mamy pieniędzy lub jak wyglądamy. To one dają pozytywne wrażenie. Wszystko, co jest dobre, to daje pozytywne wrażenie. Albo otaczać się luksusowym życiem, zdobywać szczyt kariery. Ale jeśli nie masz dobrego serca, to wszystko jest tylko pustką. Reputacja jest czymś, co ludzie mogą do ciebie stworzyć, ale autentyczność, dobroć należy przygotować samemu sobie. Nie jesteś nic wart, jeśli twoje czyny nie są tego potwierdzone, co masz wewnątrz. Prawdziwa wartość człowieka leży w tym, jak innych postrzegasz, tych słabszych, potrzebujących, a nie w tym, co posiadamy. Kiedy dzień się kończy, to nasze serce, nasza życzliwość i nasze dobro i nasze intencje z nami wszystko inne przemija, a w życiu liczy się, co dajemy, a nie to, co otrzymujemy. Więc żyj tak, przez twoje czyny mówiły za ciebie, bo do jednego zapamiętanego na długo po tym, jak zniknie twój styl, reputacja i pieniądze, to zostaniesz z niczym. Jeśli nie znasz czyjejś całej historii, po prostu weź się zamknij. Jeśli nie znasz mojej całej historii, to radzę ci się zamknąć i zająć się swoim życiem, a
panie moim, widzę, że twoje życie jest w cholerę nudne, że musisz się wtrącać do mojego życia. Ja mam swoje życie, ty masz swoje życie. Niech tak lepiej zostanie. Nie można oceniać kogoś, kogo się tak naprawdę nie zna. Nie wiadomo, co ta osoba przeszła przez życie i z jakimi ludźmi miała lub ma, albo będzie miała do czynienia. Jeśli tobie zależy na relacji między tobą a drugą osobą, to udowodni to czynami, bo słowa mogą być różne, między innymi próżne, zakłamane. Dla mnie lub dla innej osoby są ważne czyny bardziej niż słowa, a wszem i wobec słowa też, ale mniej. Autorem tego tekstu jest Michał N., czyli ja. Pozdrawiam serdecznie. Coś ci powiem, nie obrażaj się proszę na mnie, za to co ja teraz tobie powiem, ale ja mam dość tego, że nie odzywasz się, nie piszesz, nie dzwonisz, ja wszystko rozumiem, rodzina, praca, szkoła i każdy ma swoje życie, ale czy nie wypada znaleźć chociaż chwilę, tak zwane przysłowiowe złote 5 minut, ja nie wymagam, aby codziennie się kontaktować, ale mam wrażenie, że jestem dla ciebie ważny, jak to tobie wszystko się wali, ty masz problemy i tobie się nudzi, bo nie masz co robić, albo inni twoi znajomi nie mają dla ciebie czasu, to wtedy się odzywasz. Ja nie chcę być dla ciebie opcją zapasową, a tak się ciągle czuję i powiem tobie, że nie za dobrze się z tym czuję, ponieważ brak wsparcia i rozmowy z kimś, komu mogę zaufać i miło spędzić czas w dzisiejszych czasach, to graniczy z cudem. Czuję się jak osoba widmo. Jestem, bo jestem. Faktem, że jest jak jest, to czuję się przygnębiony, pozbawiony uczuć, emocji oraz samoakceptacji. Wręcz bym powiedział, że żyję z dnia na dzień. A co za tym idzie? Codziennie myślę, po co ja się urodziłem, po co ja tu jestem. I powiem tak, ta sytuacja daje wrażenie obojętności oraz oceny samego siebie i społeczeństwa. Nie mogę tak dalej, przepraszam za tą wiadomość, ale uważam to za wyraz emocji, które po prostu mną targają i we mnie są, że tak powiem, mam smak goryczy i po prostu niesmak tego, jak to ludzie mogą skrzywdzić drugiego człowieka, oraz mam żal, złość, gniew, brak szacunku do samego siebie, bo ja się poświęciłem innym, kiedy ludzie mieli problemy, a teraz kiedy ja, że tak powiem, jestem w takim dołku psychicznym, to no niestety nieliczni tylko są, no ale ci nieliczni chociaż są, a reszta, tak jak reszta miała problemy, to ja byłem na karze zawołania tych ludzi, no ale niestety, tak to jest. Pomożesz, to będą wszyscy wokół ciebie skakać, żebyś pomógł, ale jak ty masz problemy, to praktycznie nikogo nie ma z tych osób, którym ty pomagałeś, tylko są te, które ty mnie pomogłeś, a i tak chcą ci pomóc. Także no niestety, takie życie, moi drodzy. Jeżeli mówię ci o tym, co czuję, to znaczy, że jesteś w moim życiu kimś ważnym. Bądź tylko dla mnie, a będę tylko dla ciebie. Brak zainteresowania to największe zaniedbanie w relacji. Każdy człowiek wnosi radość do naszego życia. Jedni przy wejściu, drudzy przy wyjściu. Przebywaj z ludźmi, którzy chronią twoje dobre imię podczas twojej nieobecności. Dla toksycznych ludzi będziesz dobry, póki mogą cię wykorzystać, później staniesz się tylko obiektem ich krytyki. Szanuj siebie poprzez rezygnację z tego, co nie ma dla ciebie wartości. Zawsze powtarzam, że jak ktoś chce, znajdzie sposób, a jak nie chce, znajdzie powód. Proste, krótko i na temat. Jeśli ktoś chce mnie obgadać, to i tak obgada, bez względu na to, czy się będę starał, czy nie, czy zrobię dobrze, czy źle. Zawsze znajdą powód, dlatego nie warto przejmować się tym, co ludzie
powiedzą, bo i tak będą mówić i nieważne, co pomyślą, bo zawsze coś sobie pomyślą. To moje życie i moje wybory i nikomu nic do tego i tego trzymam. Ty też się trzymaj. Gdzie są twoi przyjaciele? Nie ma ich. Dlaczego? Na razie nic nie potrzebują. Brawo dla tych, którzy potrafią powiedzieć, porozmawiajmy. Tylko ci ludzie, którzy piszą do ciebie, dzwonią, aby dowiedzieć się, jak się czujesz, kto odwiedza cię w trudnych chwilach, kto jest w dobrych i złych czasach. Z tymi ludźmi zostań, reszta to strata czasu.